Dobra, Ciri, Ciri, uwaga, już gotowi, Ciri. Ciri, uwaga, Cira, hej, Cira, skup się. Ciri, uwaga, masz, dawaj, dawaj, dawaj. Wygrałem. Dobra, a kto się chce ścigać z Mają? Ja. Dobra, zacisz. Ustawcie się, tutaj trzeba drugi, uwaga. Pika, pika! Słuchajcie, jest tak. Na kolejnej stacji, którą odkryjecie, mam nadzieję, że znajdziecie kolejną stację, tam poznacie słowa z psiego języka. Ja wam na razie zdradzę jedno słowo, którym pies mówi, żeby mu nie przeszkadzać i żeby odejść. To jest takie spojrzenie w bok. Więc jak sobie staniecie, sobie tak spojrzycie w bok, to mówicie w psim języku, że proszę, zostaw mnie w spokoju, nie mam z tym zamiaru. Jeszcze jak sobie tak złożycie ręce tutaj, o, i tak sobie stoicie. To wierzba, tak, robimy wierzbę, tak? Patrzymy sobie na stópki. Jeszcze raz zróbcie tak. Tak? Pamiętamy wszyscy? Tak. Tak? Dobrze, super. Super wykonaliście zadanie. Żeby każdy z was zaprezentował któryś z tych CS-ów, które są na zdjęciach. Żeby sobie wybrał jeden i pokazał, jak on by to zrobił. Bo to, co my pokazujemy psu, też jest przez nie odbierane. I przechodzenie obok psa, który się w jakiś sposób niepokoi, oszukuje nas, ziewnięcie, odwrócenie od niego głowy, czy zmrużenie oczu też może być przez niego odczytane. Nie każdy pies jest taki komunikatywny, ale na część psów też to działa.